Cześć, dzisiaj postanowiłem nagrać, jak zakładam krewetkarium, jak ja to robię. Jest tego pełno, każdy to robi po swojemu. Wiadomo, jest jakiś wspólny mianownik tego wszystkiego, mianowicie dojrzewanie zbiornika, czy to, że filtr, czy to, że podłoże, tak? Jedni coś dają pod podłoże, inni nic nie dają, a inni dają tylko bakterie. Ja należę do tych ludzi, którzy dają tylko bakterie. Wiem, że dają pokruszone liście ketapangu i innych. Także to będzie takie stop klatka. No. Coś będę komentował, za chwilę pauza zrobię i w ten sposób, żeby to nie trwało nie wiadomo ile i żeby tego nie przyspieszać. Tak? Także pokrótce. Ja użyję, tak jak w pozostałych wszystkich akwariach, użyję Pata Mini. Nie wiem, będzie widać, czy nie będzie. I użyję takiego Ujeta. Kiedyś na Ali kupiłem ich kilka. Tylko gąbki w sumie są do wymiany, bo się nie nadają. Dzisiaj kupiłem takie gąbki. One były mniej więcej takie. Ale były za duże, co nie? No i na długość jest idealna, jak się ją przytnie, taka. Bo tutaj i tak by nie ciągnęło, także po co? Tu zakładamy głowicę. No. I elegancki filterek. Podłoże użyję znowu Beni. Pod podłoże jeszcze rzucę, bo mi zostało z próbek Mosura Old Seamood Powder. A bakterii użyję, bo też miałem w próbkach brane. Teraz pewnie nie znajdę. Bakterie to będą Azo Crystal Biopro. No i zasypaliśmy. Tam jest może z centymetr podłoża, może trochę więcej. No to resztka, co mi została, no to już nie miałem co z tym zrobić, tak? Zalewamy, wrzucamy jakieś rośliny i tyle. No ja sobie leję na to opakowanie po tym podłożu, co miałem. Jakoś tam niespecjalnie. No ale żeby jakoś nie rać prosto na podłoże, bo mocno się wzburzy, nie? Wodę rozrobiłem na 230. Mikrosiemensów. Także taka będzie i postoi pewnie półtora tygodnia i zacznę tam wpuszczać pierwsze krewetki i zobaczymy. Po zalaniu wygląda to tak. Wrzuciłem trochę tego Subverstagu, chyba ze 3 czy 4 szyszki olchy, liść ketapangu i ten mech, co tak zawsze wiąże go na tym. O, tu się nawet woda wlała, to nic. Odpalamy filtr, niech to się filtruje. O. I git. Trwało to chwilę. Myślę, że nie wygląda najgorzej. Jak się rozrośnie to wszystko, to będzie wyglądało elegancko. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, cześć.